miejscu. Prawie niewidoczny ślad po operacji sprzed kilkunastu dni. Dorota Kasprowicz miała rozległą przepuklinę kręgosłupa. O poruszaniu się bez bólu nie było mowy. Mnie groziło wstawienie dwóch implantów w odcinku szyjnym, jeżeli chodzi o dyski, wymiana dwóch dysków. Dorota była jedną z pięciu osób poddanych nowatorskiemu zabiegowi w klinice w Jeleniej Górze. Dotąd przy takich dolegliwościach jedyną szansą była rozległa operacja z wstawieniem implantu, który zastępuje uszkodzony dysk. Taki zabieg jednak w uciążliwy dla pacjenta sposób usztywnia tę część kręgosłupa. Nowy zabieg przeprowadza się metodą tak zwanej małoinwazyjnej endoskopii. W okolicy uszkodzonego dysku wprowadza się mikroendoskop o przekroju 3 mm. Jest zakończony źródłem światła i kamerą HD. Mikroskopijnej wielkości narzędzia usuwają precyzyjnie przepuklinę bez usunięcia dysku. Zabieg w sumie trwał gazik około 20-30 minut. Na chwilkę pacjentka będzie wybudzona. A ja już się czuję świetnie. Po takim zabiegu rehabilitacja jest dużo prostsza. Tutaj nie ma ingerencji tak dużej w struktury mięśniowe. Ta stabilizacja odcinka szyjnego jest znacznie łatwiejsza do przywrócenia i w zasadzie odbywa się bardzo szybko. Lekarze są przekonani, że wkrótce stanie się to powszechnie obowiązującą metodą leczenia. Okay. Najczęściej, jeżeli wszystko idzie dobrze, bo nie ma w medycynie, a zwłaszcza w chirurgii, stuprocentowo pewnej metody, najczęściej te dolegliwości znacznie się zmniejszają, a w dużej części pacjentów ustępują całkowicie. Takie zabiegi, które są tańsze niż tradycyjne operacje, bo nie wymagają wstawienia implantów, finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Klinika w Jeleniej Górze chce ich robić co najmniej kilkadziesiąt rocznie. Chcielibyśmy, by ośrodek w Jeleniej Górze należał do wyspecjalizowanych w technikach endoskopii szyjnej, a takich ośrodków na świecie jest wciąż niewiele. Pani Dorota kilkanaście dni po operacji jest w pełni aktywna. Zapomniała już o bólu kręgosłupa. Przygotowuje święta. Jestem już zdrowa, także robienie pierogów mnie czeka teraz. Małgorzata Wiśniewska, Wiadomości.